Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Dzisiaj będzie film, którego kompletnie nie planowałam i tak naprawdę nigdy nie sądziłam, że w ogóle taki nagram, ale sytuacje, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach w zasadzie, sprawiły, że chcę wam o czymś opowiedzieć. Mianowicie o obsłudze klienta w Szwajcarii. Może się wam to na pozór wydawać nudny temat, ale zapewniam was, że to, co mnie tutaj czasami spotyka, nudne nie jest. Wręcz przeciwnie. Zacznę w ogóle od tego, że to nie jest tak, że ja przez cały film będę narzekać i mówić, jaka to obsługa klienta w Szwajcarii jest beznadziejna. Nie, to jest nieprawda. Obsługa klienta w Szwajcarii jest na naprawdę wysokim poziomie i ogólnie, jeżeli się jakieś sprawy już ma do załatwienia, no to z reguły idzie to bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo sprawnie. Natomiast, no mnie się zdarzyło już wiele razy na przykład coś zwracać albo wysyłać na gwarancję, bo się zepsuło. No i tak jak mówię, w większości tych przypadków, no powiedzmy 95% tych przypadków, nie było żadnych problemów. Na przykład, kiedy dosłownie kilka dni przed upływem końca gwarancji zepsuł nam się czajnik, odesłaliśmy go, dokładnie to było tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, odesłaliśmy go w poniedziałek, a w czwartek mieliśmy już nowy czajnik. Fakt, że gorszej jakości, bo to była już jakaś nowa seria, no ale jednak nowy czajnik zaraz przy zakończeniu gwarancji, bardzo spoko moim zdaniem. Jak na przykład zepsuł mi się gimbal od GoPro i również odesłałam go na gwarancję, no to pewnie sporo, ci, którzy oglądają mnie od jakiegoś czasu, będą pamiętać tą historię. Otrzymałam go dopiero po chyba 2 miesiącach i to tak naprawdę otrzymałam gimbal używany, ale nie mój, ale sprawny, więc się w sumie nie czepiam, także całkiem spoko. Kilka razy zdarzyło mi się oddawać coś na przykład w sklepach typu Galaxus i po prostu szłam do obsługi klienta, mówiłam, że coś nie działa, nie wiem, przechodzę, telefon, przepraszam bardzo, nie działa, czy mogę go oddać? Okej, zero problemu, proszę, masz nowy. Także jak widzicie, zwykle problemu żadnego nie ma. Ale ostatnio zdarzyła nam się taka sytuacja, która, no kurczę, przyznam szczerze, że była dość specyficzna, więc przejdźmy może do niej. Sytuacja wyglądała tak, że Paweł kupił sobie Wii U i po tym, jak przyszedł z nim do domu, okazało się, że to Wii U nie działa. W sensie, działało przez 15 minut, po 15 minutach się po prostu coś, nie wiem, coś się tam psuło i przestało działać, nie mógł dalej grać w żadną grę, więc postanowił je zwrócić. Ja stwierdziłam, że najpierw zadzwonię na obsługę klienta, żeby zapytać, czy będzie lepiej, kiedy po prostu zaniesiemy to, czy lepiej to odesłać. No i oni powiedzieli mi, że nie ma sensu odsyłać, to będzie dłużej trwać, jeżeli macie blisko do Manora, ponieważ w Manorze to było okupowane. No to po prostu odnieście i dostaniecie zwrot pieniędzy albo zostanie towar wymieniony. No i okej, Paweł poszedł do Manor, oddał to Wii U, po czym otrzymał kartkę z informacją, że ono zostało oddane. No i pani powiedziała mu, że nie ma sensu czekać, proszę iść na odpowiedni dział i kupić sobie po prostu nowe, a pieniądze te za tą starą konsolę otrzyma pan po prostu zwrot na kartę kredytową. Okej, nie ma problemu, kupił nowe. Wszystko było ładnie, pięknie. Po około 3 tygodniach nadal nie było zwrotu pieniędzy. Ja zadzwoniłam tam znowu na obsługę klienta. Oni powiedzieli mi, że skoro to było oddawane w Manorze, to musimy iść osobiście do Manora i po prostu zgłosić im, że te pieniądze jeszcze się nie pojawiły. No więc tak zrobiliśmy. Po 3 tygodniach poszliśmy do Manor powiedzieć, że taka jest sytuacja, że na te pieniądze cały czas czekamy. A oni w Manor stwierdzili, że no to widocznie jakieś opóźnienie, że nie ma problemu, że ewentualnie proszę czekać, wszystko jest pod kontrolą, proszę czekać. Okej, więc czekaliśmy. Po około tygodniu kolejnym ja już powiedziałam Pawłowi, że może niech napisze do nich maila czy coś, bo to jednak trwa trochę za długo. Ale nie zdążył, ponieważ to on dostał maila od nich. W mailu było napisane, proszę iść do Manor, odebrać swoją konsolę i zanieść ją 2 piętra wyżej do odpowiedniego działu, żeby tam ją zareklamować. Więc po prostu, no bez sensu, po prostu bez sensu, naprawdę. No i on się w końcu wkurzył, poszedł tam dzisiaj rano, no i powiedział, jaka jest sytuacja, że on to już oddał, że on czeka na pieniądze i że w ogóle totalnie bez sensu jest odsyłać od jednej osoby do drugiej, od telefonicznego konsultanta do osobistego przy stoliku. No i wyobraźcie sobie, że po pół godzinie tłumaczenia i po prostu, no totalnie bałagan mieli ci pracownicy tam, oddali mu pieniądze po prostu osobiście do ręki. Więc jakby sprawa jest już załatwiona, ale trwało to miesiąc i moim zdaniem było mega nieprofesjonalnie przeprowadzone, no bo kurczę, no słuchajcie, oni namieszali, a tak naprawdę oberwało się Pawłowi. No.
Więc tak. Tak właśnie czasami działa obsługa klienta w Szwajcarii, tak zadziałała w tym przypadku. No i powiem wam szczerze, że takie sytuacje częściej się zdarzają. Ja już może nie będę przetaczać innych sytuacji, bo ten film by trwałby za długo, ale opowiem wam o innych aspektach obsługi klienta ogólnie w tym kraju. Chciałam wam przytoczyć sytuację też z ostatnich tygodni, która no, nie jest stricte obsługą klienta, aczkolwiek jest również dość ciekawa i dotyczy jakby usług, tak? W Szwajcarii, ponieważ chodzi o dostarczenie paczek. Sytuacja wygląda tak, że bardzo często zdarza się, że listonosz, kiedy dostarcza tę paczkę, po prostu dzwoni domofonem i idzie sobie. Także nic się nie podpisuje, nic nie trzeba tam, wiecie, potwierdza, że się coś odebrało i tak dalej. Natomiast ta paczka na dole sobie jest. I oczywiście zdarza się, że czasami nie ma mnie w domu, nie ma nikogo w domu, więc ta paczka leży sobie przed blokiem i czeka, aż ja przyjdę. Najczęściej jest tak, że moi sąsiedzi po prostu tą paczkę wciągają do budynku. No i ja, kiedy przyjdę do domu, wiem, że ona jest w miarę bezpieczna. Natomiast zdarzyła mi się na przykład taka sytuacja, że zamówiliśmy laptopa i no jak się domyślacie, to nie jest tani sprzęt, tak? To nie jest, nie wiem, paczka z Zalando za 50 franków, tylko to jest droższa rzecz. I wyobraźcie sobie, że po prostu kurier zostawił tą paczkę na skrzynkach na listy i sobie poszedł. Więc tak, no i tutaj takie sytuacje zdarzają się nagminnie. Już wspomnę wam też o tym, że ostatnio zdarzała mi się taka sytuacja, że kurier chyba nogą wpychał moją paczkę do skrzynki, bo wyglądała tak. Ja nawet wrzuciłam to na fanpage'a zaraz po tej sytuacji. No i wyobraźcie sobie, że nawet zdarzały się osoby, które napisały mi, że o Jezu, przesadzasz, przecież to tylko paczka i tak dalej. No tak, to jest tylko paczka, ale przy takim Zalando to jest trochę kłopot, bo jednak to działa tak, że kiedy ja chcę odesłać, ja ten karton potrzebuję, no a w tym wypadku, no to ja po prostu jak go wyciągnęłam i to jeszcze na siłę z tej skrzynki, no to uwierzcie mi, że to się nadawało do wyrzucenia tylko. Więc tak, no w Szwajcarii to jest norma. Oczywiście zwykle te paczki się tam mieszczą, dlatego nie tam wpychają na siłę, no ale mimo wszystko jest jak jest. Ogólnie jeżeli chodzi o jakieś sklepy spożywcze i tam obsługę klienta, to raczej nie ma żadnych problemów i też wszystko idzie bardzo sprawnie. Także tak jak mówię, w większości przypadków jest ok. Ostatnią rzeczą, o której chcę wam opowiedzieć, to już nie jest do końca obsługa klienta, ale też bym to do tego podpięła, ponieważ jest to nadal praca z ludźmi i przy obsłudze, przy pomocy ludziom tak naprawdę. Mianowicie są to osoby, które pracują w urzędach. Jak wiecie, w Polsce takie osoby zwykle są dosyć jechane przez innych, że leniwe, że kawka, że jedna osoba przez godzinę i w ogóle kolejka na 5 metrów. Ale w Szwajcarii no idzie troszeczkę sprawniej, ponieważ bardzo często w tych urzędach, nawet w tych małych takich miasteczkach jak u nas, bierze się po prostu numerek, no i na ten numerek się czeka i wtedy podchodzi się do okienka. Ale czasami może trafić na jakieś mega upierdliwe osoby, które będą wam celowo robiły problemy. A ja na przykład miałam takie sytuacje w Bazylei, kiedy skończył mi się permit, skończyło mi się moje pierwsze pozwolenie na pobyt po pół roku. Pamiętam, miałam pozwolenie na pobyt L, na szukanie pracy. No i ja wtedy tej pracy nie znalazłam, ponieważ ja chodziłam wtedy na kurs językowy przez te pierwsze pół roku. No i pani powiedziała mi, że jak to ona dokładnie nazwała, cytuję, próbowałam oszukać urząd szwajcarski, ponieważ zamiast szukać pracy, ja się uczyłam wtedy języka niemieckiego, więc ja jej tłumaczyłam, że ja rano chodziłam na kurs, a po południu mi szukałam pracy, a to, że mi się nie udało jej znaleźć, to nie oznacza, że ja w ogóle oszukuję urząd szwajcarski. No ale pani narobiła mi wtedy, pamiętam, sporo problemów, ja wtedy dobry miesiąc musiałam jakieś pisma nosić, żeby dostać pozwolenie na pobyt, na przedłużenie, także nie było różowo. A powiem wam, że to było jeszcze w czasie, kiedy pozwolenia nie było tak łatwo dostać jak teraz, ponieważ wtedy były jeszcze limity na pozwolenia na pobyt, no a teraz już ich nie ma. Tak, ten film był trochę chaotyczny, ale musicie mi wybaczyć, jestem jeszcze trochę zdenerwowana tą paranną sytuacją. Także napiszcie mi, jakie wy macie doświadczenia z obsługą klienta i z takimi sytuacjami. No ja, jak widzicie, staram się wszystko załatwiać sprawnie, ale no nie zawsze to po prostu wychodzi. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jeżeli chcecie inne filmy dotyczące Szwajcarii i tego, jak się tutaj żyje, jak tutaj przetrwać, bo czasami naprawdę to tego dotyczy, no to dajcie mi znać, to ja chętnie coś jeszcze takiego nakręcę. Także dzięki za oglądanie i koniecznie zajrzyjcie na Facebooka, Instagrama i do zobaczenia w następnym filmie. Powiesz cześć? Powiesz, subskrybuj kanał. Subskrybuj. Jej.